Piątek, godzina 18, inaugurujemy rozgrywki Fortuna pierwszej ligi. Pierwszy mecz z Odrą Opole. Krzysztof, jak po tym okresie przygotowawczym czujecie się przed tym pierwszym meczem? No, fizycznie na pewno czujemy się już gotowi. Wiadomo, że te pierwsze kolejki to taka jeszcze niewiadoma, zawsze gdzieś tam jest to badanie takie, ale myślę, że jesteśmy gotowi na ten mecz w Opolu. Ostatni sprawdzian wypadł lepiej niż dobrze. Twoja efektowna bramka z Chrobrym to chyba też was tak optymistycznie nakręca przed tym meczem. No tak, no nie tylko ta bramka po fajnej akcji, ale myślę, że cały mecz wyglądał nieźle w naszym wykonaniu. Byliśmy dużo lepsi niż Chrobry i cieszy przede wszystkim właśnie ta gra, no i zwycięstwo. Odra to w ostatnim czasie niewygodny dla nas rywal, szczególnie na własnym boisku. Opolanie sprawili nam ostatnio sporo przykrości, bo i dwa sezony temu porażka 0-3, w ostatnim 1-2, mecz, który tak naprawdę był do wygrania, a zakończył się porażką. Jedziecie podwójnie zmotywowani, żeby przełamać tę niekorzystną serię? Znaczy na pewno tak, na pewno pamiętamy ten ostatni mecz w Opolu i będziemy chcieli się zrewanżować Odrze, aczkolwiek też no, w tej lidze nie ma łatwych meczów, czy się gra u siebie, czy na wyjeździe, tak naprawdę zawsze jest ciężko i trzeba walczyć zaangażowaną w 100% o te 3 punkty. Miniony sezon zakończyliśmy jako sąsiedzi w tabeli, bo Odra traciła do nas 2 punkty, ale była tuż za nami. Ten mecz będzie takim wyznacznikiem dla obu zespołów, na jakim są etapie w tym momencie? Myślę, że nie. Myślę, że po pierwszej kolejce nie będzie co sądować, kto jest w jakim momencie, bo będzie trzeba kilku tych kolejek. Wiadomo, że super by było wygrać na dzień dobry i dopisać 3 punkty, bo wejść w sezon zwycięstwem zawsze jest lepiej niż tam przegraną czy remisem. Aczkolwiek mówię, no po pierwszej kolejce na pewno nie będzie to wyglądało tak, że już kogoś skreślimy, a ktoś będzie na piedestale. Kibice w czasie prezentacji ciepło was przyjęli. Widać, że wierzą w ten zespół, wierzą w ten projekt budowany już pod wodzą Wojciecha Łobodzińskiego. To dla was ma podwójne znaczenie, że fani są za wami? Na pewno gdzieś to jest taka szczególna motywacja, jeśli się widzi, że kibice są z nami, są z zespołem, że będą nas wspierać. No i będzie to taka dodatkowa siła dla nas.